dobry, witam Was, witam. Cieszę się, że jesteście. Spotykamy się tutaj po to, żeby porozmawiać sobie o takiej podróży, którą przyszło nam przejść, takiej chyba najważniejszej w naszym życiu, ale takim życiu duchowym. Nie mówię tutaj o życiu cielesnym, o naszej najważniejszej podróży naszego życia. I jeśli tutaj jesteśmy w ciałach fizycznych, w tym momencie na planecie Ziemia, to znaczy, że dotychczas skutecznie nie przeszliśmy jeszcze tej podróży. Najdłuższa podróż naszego życia, a w sumie i najważniejsza podróż naszego życia. Czy długa ta podróż? Jeśli chodzi o odległość do przejścia, to nie jest to długa podróż, bo to jest tylko podróż, żeby przejść z tej przestrzeni do tej przestrzeni. I tutaj wydaje się, że to jest taki bardzo krótki odcinek drogi, natomiast ta podróż nie była dotychczas widocznie łatwa do przejścia, skoro tutaj się ponownie spotykamy na Ziemi, w tym wcieleniu, po to, żeby ponownie jej doświadczyć. Najważniejsza podróż naszego życia. I teraz zbliżamy się do takiego momentu przechodzenia tej jednej przestrzeni, z przestrzeni umysłu, przestrzeni, gdzie tutaj w ciele fizycznym takim przedstawicielem umysłu jest mózg oraz wszelkie zmysły, które są przyłączone w naszym ciele pod tym mózgiem, pod tym umysłem, czyli mamy tutaj takie zmysły jak wzrok, słuch, węch, dotyk i smak. I ten umysł jest zaprogramowany różnymi programami, które trzymają nas w tej przestrzeni, w przestrzeni mentalnej, w przestrzeni różnorakich informacji i wiedzy, w przestrzeni, gdzie jesteśmy jakby prowadzeni przez różnorakie autorytety, przez polityków albo przez systemy religijne i jakichś takich różnych przedstawicieli hierarchii duchowych. Byliśmy prowadzeni po to, żeby cały czas oraz edukowani w systemach edukacji, począwszy od przedszkola, aż pod szkołę podstawową, średnią, wyższą, byliśmy cały czas edukowani po to, żeby pozostać w tej przestrzeni i pozostać jakby na starej ziemi. A na tej starej ziemi człowiek jest dawcą energii. Jest dawcą energii. Oddaje większość energii poprzez pewne mechanizmy, o których się on w systemach edukacji nie uczy, ani też na spotkaniach religijnych też się nie wtajemnicza tych ludzi, bo chodzi o to, żeby owieczki były nieświadome, bo nieświadome właśnie dają się doić i strzyc. A naszym zadaniem jest wyjść poza tą przestrzeń taką mentalną, poza przestrzeń umysłu, poza przestrzeń tych klasycznych zmysłów, wyjść poza programy, które są w tym umyśle, które trzymają nas bardzo mocno z tą rzeczywistością taką zewnętrzną. Te programy mówią o przynależności do pewnej grupy rasowej, do pewnej grupy związanej z kolorem skóry, do pewnej grupy związanej z religią, systemem politycznym, z rodziną, z korporacją czy z innym zakładem pracy, są to cały czas programy, które chcą, żebyśmy my całą swoją uwagę kierowali na to, co te programy nam podsuwają do naszych zmysłów. Te wszystkie systemy tak zwane zewnętrzne, które są zainteresowane tym, żebyśmy oddawali swoją energię, mają w swoich rękach system edukacji oraz systemy związane z przekazem informacji, jak telewizja, prasa, radio, internet, czyli różnorakie media. I my jesteśmy cały czas pod jakby naporem różnorakich informacji, które docierają do naszych zmysłów, w szczególności zmysłu wzroku oraz zmysłu słuchu. Dostajemy dziesiątki, setki czy też tysiące takich informacji w ciągu dnia. I tak naprawdę, jeśli utożsamiamy się z tymi informacjami, jeśli
w ogóle poświęcamy swoją uwagę tym informacjom, utożsamiamy się z nimi w sensie takim, że bronimy pewnych jakichś tam koncepcji albo walczymy z tymi różnymi rzeczami, koncepcjami, filozofiami czy też zjawiskami, jesteśmy poddawani udojowi energii czy też utracie energii. Nam to nie służy. My mamy się w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy tutaj w tych ciałach, obudzić i wylogować się z tych wszystkich programów, nie poświęcać swojej uwagi, nie wkręcać się żadnymi emocjami za czy przeciw tym różnym informacjom, nie, pierwsze, ani swojej uwagi nie generować, ani jakiejkolwiek emocji, ani jakiejkolwiek walki czy też oporu, bo są to zjawiska, gdzie my tracimy energię. Nasza energia w tym świecie, w jakim tutaj jesteśmy, a jesteśmy świadomością zanurzoną w polu energii, dlatego doświadczenia, w jakim teraz jesteśmy, mamy w tym doświadczeniu ciała fizyczne, które są domem dla naszej istoty duchowej. Te ciała fizyczne są zbudowane z minerałów Matki Ziemi, na której to w tej chwili jesteśmy. My jesteśmy tak naprawdę istotą duchową, nieumierającą nigdy, czyli nieśmiertelną istotą duchową w pewnym doświadczeniu, w tym fizycznym, materialnym przejawieniu. I my mamy w tym doświadczeniu przejść po prostu tą drogę od umysłu i mózgu aż do przestrzeni serca, czyli ze świadomości dualnej do świadomości jedności wszystkiego ze wszystkim, ze świadomości walki ze wszystkim, co jest, że coś nam zagraża, z czym trzeba walczyć, z czym trzeba uciekać, że z kimś trzeba rywalizować, że żeby samemu zyskać to ktoś musi stracić. My mamy odejść z tych programów i z tej przestrzeni i przejść do przestrzeni, gdzie jesteśmy wszyscy jednym wielkim polem energii i każdy z was jest jedyny, prawdziwy, najważniejszy dla siebie i my mamy pokochać siebie, pokochać wszystkie swoje lustrzane odbicia, wszystkich ludzi, wszystkie minerały, rośliny, zwierzęta, wszystko, co jest w naszym hologramie życia, pokochać w szczególności, uwielbiać i być w ciągłej radości i uwielbieniu do wszystkich swoich części w pierwszej kolejności, w uwielbieniu i w radości, w błogości w stosunku do swojej wyższej świadomości, do swojego wyższego ja, w uwielbieniu do Matki Ziemi, która udostępniła nam swoje minerały po to, żeby powołać do życia nasze ciała i w uwielbieniu, w ukochaniu, w akceptacji, w uszanowaniu do wszystkich swoich emanacji, czyli swoich lustrzanych odbić. My jesteśmy tutaj, jeszcze raz powtórzę, ja pewne rzeczy będę powtarzał. Te kluczowe rzeczy będę powtarzał po to, żeby one łatwiej utkwiły wam w pamięci. Więc jesteśmy tą istotą duchową ubraną w ciele fizycznym w pewnym doświadczeniu, w doświadczeniu takim, że mamy dokonać pewnego skoku kwantowego, mamy dokonać pewnego przebudzenia, tak? Wyjść z przestrzeni umysłu i poruszać się w tej rzeczywistości poprzez bycie w przestrzeni serca, w świetle, w świadomości jedności wszystkiego ze wszystkim, żeby widzieć w oczach wszystkich istot wokół nas samego siebie i nieważne, czy to są inni ludzie, rośliny, zwierzęta, czy świat minerałów, żeby widzieć w nich samego siebie i komunikować się z nimi i traktować ich wszystkich tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Dlatego, że to wszystko, co widzą nasze oczy, to jest rzeczywistość holograficzna, dekodowana w taki sposób, że wydaje się taka konkretna, twarda, namacalna. Tak? Natomiast jest to lustro. To wszystko jest lustro, w którym odbija się nasze wnętrze. Jeśli w nas samych jest coś, co jest uzdrowione, co jest pokochane, zaakceptowane, uszanowane, to wtedy my to
te nasze przekonania, intencje projektujemy na, jako projektor działamy, projektujemy na świat zewnętrzny, wysyłamy to, czyli jeśli jesteśmy cały czas w stanie akceptacji tej wdzięczności do wszystkich za wszystko, akceptacji różnorodności, odmienności siebie oraz różnorodności wszystkich innych istot, że są i szczupli, i grubi, i wysocy, i niscy, i zdrowi, i mniej zdrowi, i po prostu i są tacy, co się tak zwanie dobrze prowadzą, i tacy, co się słabo prowadzą, czyli tam załóżmy piją alkohol, palą papierosy, czy też narkotyzują się, czyli źle się prowadzą. To są wszystko iluzoryczne jakby filmy, które wyświetlają się przed naszymi oczyma, a my mamy to wszystko pokochać. Naszym zadaniem jest pokochać i uszanować wszystko, co jest w naszym hologramie życia. To wszystko, co jest wokół nas, to nie jest przypadek. Nic nie dzieje się w ogóle przez przypadek. Nic nie jest przypadkowe. Nawet to moje dzisiejsze spóźnienie tutaj, gdzie jechałem do was i powinienem być na minutę przed. Tak, na minutę przed. To tak się podziało, że mogłem zrzucić winę na jakiś GPS, na jakieś roboty drogowe, ale przeskoczyła mi droga i okazało się, że będę 15 po. I dla mnie była to lekcja, żeby nikogo o nic nie obwiniać, ani siebie, że załóżmy później wyjechałem albo że wybrałem tą drogę, ani nie obwiniać żadnego GPS-a, ani nie jakichś robót drogowych, ani samochodu, ani korków, ani władz miasta o to, że jakieś roboty są w czasie akurat największego natężenia ruchu. Nie, żeby zaakceptować to, co jest, że to, co jest, jest takie, jakie jest. I w momencie, gdy ja to zaakceptowałem, cały czas też otrzymywałem informacje, że jest wiele osób, które nie mogą się zalogować, które jeszcze czekają na dostęp. Więc w momencie, gdy ja akceptuję to wszystko, co się w życiu co mnie w życiu spotyka, z niczym nie walczę, nie mam winy, poczucia winy w stosunku do siebie ani do kogokolwiek innego, to wszystko się układa dobrze. Wszystko się realizuje po linii najmniejszego oporu, czy też bez oporu. I my jesteśmy kreatorami tej rzeczywistości, świadomymi albo nieświadomymi. Nieświadomymi kreatorami tej rzeczywistości, jeśli jesteśmy wtedy, gdy kierujemy się w życiu umysłem, mózgiem, programami, które tam są, czyli kierujemy się logiką, kierujemy się po prostu pewnymi algorytmami matematycznymi, ekonometrycznymi, statystycznymi, że tak będzie lepiej, w ogóle jakimś takim rachowaniem, dywagacjami, czy tak, czy siak, czyli cały czas poprzez umysł podejmujemy decyzje, to jeśli poprzez umysł to robimy i nadajemy wagę tym decyzjom, oddajemy właściwie władzę nad swoim życiem tutaj, w tym doświadczeniu na Ziemi, umysłowi i tym programom, które są programami zawirusowanymi, to po prostu jesteśmy przez umysł wprowadzani na manowce, na tak zwane pole minowe i w związku z tym, będąc wprowadzonym na pole minowe, na jakieś ciężkie doświadczenia, generujemy cierpienie. To cierpienie też jest potrzebne i z pewnością każdy z was i z nas już doświadczył niejednego cierpienia i ono było potrzebne. Jest ono czynnikiem nieodzownym na ścieżce przebudzenia. Najpierw po prostu trzeba było doświadczyć w tym świecie dualnym i tego dobrego, i złego, i ciepłego, i zimnego, i miłego, i tego nieprzyjemnego, i wyróżnienia, i bycia poniżonym. Tych wszystkich dualnych zjawisk trzeba było doświadczyć po to, żeby później wybrać już drogę, żeby sobie uświadomić, że te wszystkie zjawiska dualne są pochodną pewnych naszych takich mechanicznych zachowań,
które są związane z programami w umyśle. Jeśli my się utożsamiamy z jakimikolwiek programami, jakiejkolwiek przynależności do jakiejś wydzielonej części całości, tak? A umysł dba o to, żebyśmy my się utożsamiali nie z całością, tylko z jakąś wydzieloną częścią całości, że jesteśmy jako jednostka czymś odrębnym od świata zewnętrznego i żeby się łączyć w pewne grupy dualne, czyli żeby jedni ludzie byli za prawicowymi partiami, inni za lewicowymi partiami, jedni żeby byli za Lechem Poznań, inni za Legią Warszawa, jedni wchodzą w jakieś tematy związane z białym kolorem skóry, inni z żółtym czy czarnym kolorem skóry, czy też walczą z tymi innymi kolorami skóry, czy też jedni wierzą w Boga poprzez Talmud, inni poprzez religię chrześcijańską, inni poprzez muzułmanizm i utożsamiają się z tymi różnymi koncepcjami. Są ludzie, którzy są zwolennikami i mówią ciągle, że Ziemia jest okrągła, inni mówią, że Ziemia jest płaska, jedni są zwolennikami szczepień, inni są przeciwnikami szczepień. I cały czas ludzie, jakby, którzy biorą udział w tej dualnej grze, znaczy, że są w umyśle, żeby jakoś tak bardziej zobrazować im przebywanie w przestrzeni umysłu. Ja zapożyczyłem od znajomego takie stwierdzenie, że bycie w umyśle to jest bycie w nocniku. Bycie w nocniku. I im bardziej jesteśmy w umyśle, im bardziej kombinujemy i z czymkolwiek walczymy i generujemy z siebie różnorakie emocje, tym bardziej jesteśmy w umyśle. I ja tutaj się posłużę tą kartką, którą możecie sobie ściągnąć z mojej strony bieszczadzkiekonopie.pl. Po prostu wystarczy kliknąć i pobrać sobie ten obraz. To jest przedstawione, nałożone na przestrzeń wariantów. Nałożone są poziomy świadomości Hawkinsa i te poziomy świadomości dzielą się na te od 200 w dół, czyli my będziemy te stany w naszym ciele nazywać emocjami, czyli tracimy naszą energię witalną, gdy wchodzimy w stany emocjonalne, albo jeśli jesteśmy w stanach takich związanych z akceptacją, uszanowaniem, wdzięcznością, radością, błogością, bezwarunkową miłością, jesteśmy w częstotliwościach od 200 w górę. I wtedy energia przypływa do nas, a właściwie jesteśmy w przepływie energii i ta energia nas niesie. Więc płyniemy z prądem albo pod prąd. I to wszystko zależy od tego, jakie stany my z siebie emanujemy. Jeśli jesteśmy w jakimś niezadowoleniu i w związku z tym w złości, w żalu, w pretensji, nienawiści, w poczuciu wstydu lub też w jakiejś pogardzie, to po prostu jesteśmy na tym tak zwanym nocniku, tak, te dwie przestrzenie. Przestrzeń umysłu, kierowanie się w życiu umysłem, to jest przebywanie w nocniku i generowanie w związku z tym emocji, żalu, złości, pretensji, nienawiści. I to powoduje, że po pierwsze tracimy tu i teraz energię, a po drugie w tu i teraz poprzez utratę energii dokonujemy skoku kwantowego z tej linii życia o takich parametrach na linię życia o trudniejszych parametrach. Jeśli tu był jakiś tam dostatek, to teraz będzie już niedostatek, bo wygenerowaliśmy pewną porcję energii na zewnątrz. My mamy, będąc tu i teraz, dochodzą do nas różnorakie informacje ze świata zewnętrznego. Mamy sobie uświadomić, po pierwsze, że te wszystkie informacje, te wszystkie zdarzenia, które do nas dochodzą, to jest coś, co sami zasialiśmy wcześniej. Więc jeśli jesteśmy w jakiś sposób, już w takich skrajnych przypadkach powiem, jeśli jesteśmy okradzeni w danym momencie, w tu i teraz, to znaczy, że my sami dokonaliśmy tego wcześniej, w tym lub w poprzednim życiu i teraz potrzebujemy doświadczyć tego samego zjawiska i tych samych odczuć w swoim ciele, co ktoś doświadczył. Zgodnie z prawem równowagi i z takim prawem, co się sieje, co się zbiera, zgodnie z zasadą przyczyny i skutku, że każdy skutek ma
jakieś zdarzenie w naszym życiu, to znaczy, że wcześniej my wygenerowaliśmy przyczynę w tym albo w poprzednim życiu. I naszym obowiązkiem jest przyjąć wszystkie plony, które przychodzą do naszego życia. Wszystko, co się przejawia w naszym hologramie, wszystko jest nasze. Czyli naszym obowiązkiem jest być odpowiedzialnym w tym życiu. Odpowiedzialnym. Odpowiedzialnym. To znaczy, że wszystko jest moje i przyjmuję nie tylko to, co jest dla mnie słodkie, co mnie w jakiś sposób wyróżnia, co jest dla mnie przyjemne, co jest dla mnie miłe, nie tylko nagrody i pochwały, i dyplomy, i ordery. Tak? To oczywiście jest też owoc naszego siewu, ale największe dla nas doświadczenie i największa lekcja to nauczyć się odpowiedzialności w przyjmowaniu tych owoców, które są owocami mniej słodkimi, a właściwie gorzkimi. Tak? Czyli wszystkie porażki, wszystkie wszystkie takie zdarzenia, jak na przykład plotki w swoją stronę. Jeśli doświadczamy plotek, to znaczy, że sami kiedyś w stosunku do kogoś plotkowaliśmy. Jeśli doświadczamy kradzieży, to znaczy, że sami komuś kiedyś coś ukradliśmy. Jeśli doświadczamy pomówienia, to znaczy, że sami kiedyś kogoś pomówiliśmy. Jeśli w stosunku do kogoś kiedyś pogwałciliśmy wolną wolę, to znaczy, że będziemy to w tym przejawieniu prawdopodobnie doświadczać. Powracających lekcji albo też przestrzeń tak zwanej karmy. Karma to są wszystkie te rzeczy, które nie były pokochane i wracają do naszego hologramu życia po to, żeby zostały pokochane. Karma to wszystkie te zdarzenia, które w naszym hologramie życia i w naszym życiu nie zostały wcześniej uszanowane, to teraz pojawiają się po to, żeby je pewne zjawiska, pewnych ludzi, pewne zdarzenia uszanować, zaakceptować i być wdzięcznym. I do naszego życia te lekcje związane z odpowiedzialnością i z pokochaniem tego, co dotychczas było niepokochane, te lekcje przynoszą nam inni ludzie. Najczęściej ludzie, chociaż może to być też świat zwierząt, a rzadziej cześć. Pojawiają się w życiu ci inni ludzie i odgrywają role, pewne role, które to role dla nas najczęściej są rolami niemiłymi. Ci nauczyciele, którzy pojawiają się w naszym życiu, to ci ludzie, którzy w jakiś sposób zaistnieli w naszym życiu jako rodzice, jako dziadkowie, jako rodzeństwo, jako partnerzy czy małżonkowie, jako teściowie, jako wspólnicy czy pracodawcy. Więc chodzi o to, żeby przejść z tej przestrzeni do tej przestrzeni. I tutaj jest ten moment tego ucha igielnego. To trzeba zrozumieć, że te osoby, które w jakiś sposób dotychczas nas krzywdziły lub jeszcze może tak zwanie krzywdzą nas, to one nie robią nic złego dla nas, tylko robią najlepiej jak potrafią, przynoszą nam pewne informacje, pewne lekcje, gdzie my wcześniej jeszcze czegoś nie pokochaliśmy. Nie pokochaliśmy i do momentu, gdy my tego nie pokochamy, to oni najlepiej jak potrafią przypominają, co w nas samych jest jeszcze niepokochane, co w nas samych jest jeszcze niezaakceptowane, co w nas samych jest jeszcze nieuzdrowione, nieuszanowane, nieotoczone wdzięcznością. Jeśli my, tak jak mówiłem już na wcześniejszych jakichś takich nagraniach, że jeśli ja jakiś czas temu jeszcze bardzo się denerwowałem na śmieciarza, który
w lesie, przez który ja spaceruję, jeśli ten człowiek ciągle jeżdżąc na swoim skuterku wyrzucał butelki po piwie, puszki po piwie, paczki po papierosach, na prawo i na lewo wyrzucał. Ja to zbierałem, ale jeśli zbierałem i miałem w sobie stan takiej złości na tego człowieka, stan takiej nieakceptacji do tego, co on robi, stan takiej nawet może i kiedyś pogardy, że są tacy ludzie, co tak robią, to wiecie co, to ja się źle czułem i generując tą złość, żal, pretensje, to w tej linii życia, na jakiej byłem i wyemanowałem ten stan i te emocje, przeskakiwałem na linię życia, gdzie idąc następnym razem, już przeskakiwałem przeskok indukowany z tej linii życia na tą linię życia, gdzie nie wygenerowałem światła, bo światło to jest miłość bezwarunkowa, akceptacja bezwarunkowa, a u mnie nie było akceptacji, nie było miłości, nie było wdzięczności, nie było szacunku, tylko jeszcze większy brak zrozumienia, brak miłości, brak szacunku, pogarda, to ja wtedy szedłem na spacer i zauważyłem, że w lesie jest jeszcze więcej śmieci. Zdenerwowałem się jeszcze bardziej, jeszcze więcej złości wygenerowałem na tego człowieka, więc przeskoczyłem na linię życia o jeszcze większej ilości śmieci. Tak? I dopiero gdy zrozumiałem, że widocznie jest tak, że jeśli ja doświadczam tych śmieci w swoim życiu, w tu i teraz, to znaczy, że w poprzednim życiu musiałem być najzwyczajnym śmieciarzem. I ja robiłem to innym, ale ci inni to jestem ja sam, czyli zachowywałem się nieharmonijnie. Uśmiecenie jest zjawiskiem nieharmonijnym. Wyrzucałem gdzieś te śmieci, widocznie tak samo do lasu i potrzebowałem teraz w tym przejawieniu, w tym życiu, doświadczyć tego samego z drugiej strony i pokochać to zjawisko. I czyli zrozumiałem, że tak, to jest moje zjawisko, a ten dotychczas pogardzany przeze mnie śmieciarz to jest tylko dla mnie nauczycielem. Na dodatek, znając tą zasadę, że wszystko jest jednym i wszystko jest częścią mnie samego, ja i wszystko jednym jesteśmy, to w momencie, gdy pogardzałem tym człowiekiem, tym śmieciarzem, to znaczy, że tak naprawdę pogardzałem sobą. Jeśli nie akceptowałem go, to nie akceptowałem prawdziwie siebie. Jeśli nie kochałem, bo nienawidziłem tego, co on robił, tego człowieka, to tak naprawdę nienawidziłem siebie. Więc nie można pokochać prawdziwie samego siebie bez pokochania wszystkich emanacji, wszystkich swoich lustrzanych odbić w swoim hologramie oraz wszelkich zjawisk, jakie przejawiają się w tym hologramie. I istot, i zjawisk. Wszystko ma być pokochane. Bo to przejście z tej przestrzeni do tej przestrzeni, poprzez to ucho igielne, to jest przejście poprzez uświadomienie sobie pewnych rzeczy i pewne stany. Uświadomienie sobie, że wszystko jest jednością. Umysł dba o to, żebyśmy my postrzegali tą rzeczywistość w oddzieleniu. Że ja jestem ja, ja jestem Jetek, a tu jest ten drugi człowiek, że ja mógł zyskać, to ktoś musi stracić. Tak? Że są lepsi, gorsi, wyżsi, niżsi, grubsi, chudsi. Postrzeganie i komunikacja ze światem zewnętrznym poprzez świadomość tego wydzielenia, czyli świadomość dualizmu, powoduje, że coraz bardziej się zapętlamy w tym starym świecie i nie będziemy mogli przejść tego egzaminu, tego ucha igielnego do tej nowej przestrzeni. Więc tak ważne jest, żeby po pierwsze uświadomić sobie, że zgodnie z jednorodną teorią pola, jednorodną, to znaczy, że z jednego urodzone wszystko. A w moim hologramie życia wszystko, co widzę, jest moją własną kreacją. Halo, halo, mam informację, czy słychać? Czy nie słychać? Proszę napiszcie, czy słyszycie mnie, czy nie. Słyszycie, dobrze, dziękuję. Dziękuję. Więc to był indywidualny przypadek, że nie słychać. Więc jeszcze raz.
zgodnie z jednorodną teorią pola. Jednorodna, jednego urodzone wszystko. Wszystko. Ja jestem w swoim hologramie życia jedyny prawdziwy i wszystko, co jest, jest iluzją. Iluzoryczną projekcją tego, co we mnie jest uzdrowione lub nieuzdrowione. Uzdrowione lub nieuzdrowione. Momencik, może poprawię jeszcze dźwięk. A teraz lepiej już. I teraz tak. To wszystko, co jest nieuzdrowione, będzie się ciągle przypominało w hologramie życia po to, żeby zostało uzdrowione. Co to znaczy uzdrowione? Uzdrowione to znaczy pokochane, bezwarunkowo, uszanowane, otoczone wdzięcznością i zaakceptowane. I te cztery stany, tak, tej akceptacji, uszanowania, wdzięczności, bezwarunkowej miłości oraz stan cieszenia się, takiego radowania się ze wszystkiego, co jest, to są stany, które powodują uzdrowienie wszystkiego. Tak? Uzdrowienie, wypalenie wszelkich stanów, tych stanów tak zwanych karmicznych, tych procesów karmicznych. Karma to jest coś, co nieharmonijnego zasialiśmy i plony są do odbioru w pewnym momencie. I szczególnie te gorzkie plony mogą być odebrane, bo to, co zasialiśmy na tej linii życia, jest do odebrania na tej linii życia. Czyli problemy stworzone na tym poziomie świadomości są do odebrania na tym poziomie świadomości. Ale jeśli my zmieniamy poziom świadomości poprzez skok kwantowy w górę, to te problemy, które zostały zasiane przez nas, te ziarna, na tym poziomie świadomości, nie stykają się z tą linią życia, więc nie dochodzą do nas, rozpuszczają się, wracają do funkcji falowej, rozpuszczają się i jakby nie wpływają na jakość naszego życia. Więc karma i jest, i jej nie ma. Karma jest, i jej nie ma. Czyli tak, karma jest w tej przestrzeni, gdzie się kierujemy emocjami i w przestrzeni umysłu jest karma. Natomiast w przestrzeni, gdy jesteśmy już w przestrzeni serca, jesteśmy w akceptacji, uszanowaniu, radości, bezwarunkowej miłości, karmy nie ma. Ona jest i jej nie ma. Jest jako lekcja przypominająca, gdzie nawracają do nas te lekcje nieprzerobione po to, żeby w końcu je przerobić. Tu jak już są przerobione, to już nic nie potrzebujemy przerabiać, więc są przestrzenie, ta przestrzeń umysłu, gdzie ta karma jest i jest wiele niesmacznych, nieprzyjemnych doświadczeń i jakość życia takiego człowieka jest związana z deficytami. I zgodnie z zasadą, że po owocach poznacie ich, po owocach poznacie ich. Patrzcie na owoce. Jakie jest, czy ktoś emanuje radością, czy permanentnym niezadowoleniem? Czy ktoś szuka całego w dziurawym i szuka wspólnego mianownika, czy ktoś szuka wspólnego dzielnika i szuka dziury w całym? Czy ktoś ma dostatek dobrych relacji, czy od kogoś ludzie uciekają i nie chcą się z nim zadawać? Czy ktoś ma bardzo dobre zdrowie, tryska zdrowiem i witalnością, czy też ten człowiek ciągle choruje, jęczy i w związku z tym emanuje ciągłym niezadowoleniem? Czy ten człowiek ma dostatek finansowy i materii, która mu służy, czy też ma ciągłe debety i walczy o przetrwanie i jest u wszystkich zapożyczony? Czy ludzie do tego człowieka lgną, czy uciekają? Więc po owocach poznacie ich. Jakie są owoce? Jakie są owoce związane ze zdrowiem, z relacjami międzyludzkimi, partnerskimi? Jakie są związane z finansami, z czasem wolnym, samorealizacją? Ci ludzie, którzy są już uświadomili sobie pewne procesy, jak to wszystko tutaj zachodzi, są w przestrzeni serca i cieszą się ze wszystkiego, co jest, akceptują to wszystko, że jest takie, jakie jest, bezwarunkowo kochają i są wdzięczni wszystkim za wszystko, jakby pochodną tego stanu jest odnalezienie swojej pasji,
swojej życiowej pasji, swojego jakby tu takiego zadania, które mają realizować w życiu, jeśli są w tym stanie wewnętrznej harmonii, równowagi, tak jakby homeostazy, to pasja jest czymś pochodnym. Ta pasja jest to forma zabawy. Zabawy, podróży w tym życiu poprzez bawienie się, jak dziecko w piaskownicy, a owoce tej zabawy, tej niby pracy, ale to już nie jest praca. Człowiek może pracować godzinę dziennie, a może i 15 godzin dziennie pracować, on się nie będzie męczył, ale owocem tej zabawy jest ogromna radość, ogromna satysfakcja. Przy okazji są owoce materialne, tak? I przy okazji jest też uznanie i szacunek innych ludzi. Więc wrócę jeszcze raz do odpowiedzialności. Odpowiedzialność za to, co w naszym hologramie życia się pojawia. Nic, co doświadczacie w swoim życiu teraz, nie jest przypadkowe. Nic nie jest przypadkowe. Wszystko, co doświadczacie, sami komuś wcześniej coś to uczyniliście. Tak? Wszystko, co doświadczamy, uczyniliśmy już wcześniej komuś. Wszystko, co doświadczamy, to jest nieprzyjemne dla nas, to znaczy, że my to kiedyś komuś uczyniliśmy, my to wcześniej zasialiśmy. I teraz to do nas powraca po to, żeby to pokochać jako zjawisko i pokochać jako tych ludzi, którzy nam to do życia przynoszą. Więc wszystko jest nasze, przynoszone nam poprzez innych ludzi. Ci inni ludzie to są tylko tak zwani żniwiarze, którzy przynoszą nasze plony nam, a my mamy je po prostu przyjąć. Tak jak słodkie plony się dobrze przyjmuje i chętnie się przyjmuje, tak gorzkie plony, mówimy nie, to jest nie nasze. To on jest temu winien, to ona jest temu winna, to politycy są temu winni, to terroryści są temu winni, to masoni są temu winni, to iluminaci, to lekarze, to politycy, to jacyś tam znachorzy, bionergoterapeuci, tacy, siacy i owacy. To nie jest, to taka retoryka świadczy tylko i wyłącznie o tym, że ten człowiek jest w niezrozumieniu, jeśli jakby posądza innych, że oni są winni za to, co jemu się w życiu przydarza, czy też, że innym się w życiu przydarza. My mamy być odpowiedzialni. Ja po raz kolejny to mówię, bo ta odpowiedzialność jest ważną sprawą, żeby pójść dalej, że nie ma przypadku. Wszystko, co nas w życiu spotyka, jest nasze. My to wcześniej wyemanowaliśmy z siebie, powraca do naszego hologramu jako lekcja. Wszystko to, co dotychczas w tym czy w poprzednim życiu było niepokochane, nieuszanowane, nieotoczone wdzięcznością, akceptacją. Powraca. Powraca poprzez tych innych ludzi, którzy tylko przynoszą do naszego życia nasze własne plony. I w młodzieńczym życiu, takim początkowym, ci nasi nauczyciele to są często rodzice, którzy właśnie w szczególności ci rodzice, którzy zachowują się w stosunku do was, do nas jakoś tak, można by było powiedzieć, mało przyjemnie, że są może surowi, są może czasami też i okrutni, czy też tymi nauczycielami są może rówieśnicy z podwórka, czy też nasze rodzeństwo. Oni się zachowują tak po to, żebyśmy my te cztery stany plus stan piąty wyemanowali w stosunku do nich, czyli akceptacji, że są tacy, jacy są. Może są nieprzyjemni, może są złośliwi, może się wyśmiewają, może opluwają, może wykorzystują, może manipulują. Tak? Naszym zadaniem jest nauczyć się po prostu rozpoznać w swoim ciele, bo to ciało jest bardzo ważnym, oprócz tego, że jest domem, świątynią dla naszej istoty duchowej, jest świątynią powołaną z minerałów Matki Ziemi, to ono jest takim ciekawym barometrem, który pokazuje nam pewne bardzo ważne informacje przekazuje poprzez odczucia w ciele oraz takie zewnętrzne głosy, które przychodzą i które są takimi bardzo ciekawymi wskaźnikami. Więc
zdarzają się jakieś lekcje, że przychodzi ten rówieśnik, ten rodzic, czy też rodzeństwo, zachowują się tak, jak zachowują. My mamy po pierwsze rozpoznać, aha, chwilowo wyczuwam nieprzyjemność, czyli jak jest nieprzyjemność, jak jest żal, złość, ból, jakiś duchowe cierpienie, to znaczy, że jest to jakaś istotna lekcja. Jeśli my zareagujemy na zachowanie tego człowieka na takiej zasadzie, że on mi zagraża, że trzeba z nim walczyć albo przed nim uciekać, to znaczy, że jesteśmy w niezrozumieniu. My mamy powiedzieć stop, mamy zakomunikować temu człowiekowi, że my już się nie chcemy w to bawić, ale bardzo ważnym jest, żeby ta komunikacja odbywała się bez emocji. My dotychczas byliśmy uczeni, żeby komunikować w złości, w żalu, żeby komunikować, że my tego nie chcemy, że nam to nie służy, żeby w nienawiści, żeby wykrzyczeć coś albo wypłakać coś w stosunku do tej drugiej osoby, a to nie tak ma być. To nie tak, bo każdy krzyk, jakaś złość, to są skrajne stany emocjonalne i to uruchamia efekt wahadła, że jeśli my jesteśmy mocno w jednym potencjale, to potem będziemy mocno w drugim, a my mamy nie być ani w tym potencjale, ani w tym, tylko wyjść w ogóle z tej wahadłowej gry. My mamy być czystym obserwatorem tej iluzorycznej rzeczywistości. W momencie, gdy pojawiają się jakieś lekcje w naszym hologramie, poprzez to, że przychodzą do naszego hologramu życia jacyś ludzie, mamy się z nimi komunikować bez emocji. Mamy patrzeć w ich oczy i widzieć w ich oczach samego siebie. Że on najlepiej, jak potrafi, odgrywa swoją rolę, pokazując mi, co... Uzdrowione. Tak? Tak mamy patrzeć na tego drugiego człowieka, bo jeśli to te rozgrywki nazywają się układem kat, ofiara. I dopóki będziemy katami albo ofiarami, a tak naprawdę w tym starym świecie, na tej starej ziemi, to cały czas w stosunku do jednych jesteśmy katami, do drugich jesteśmy ofiarami i te role cały czas się odgrywają od nie wiem ilu żyć i czas już z tym wszystkim zakończyć. Więc nie należy komunikować się poprzez emocje z tymi, co są dzisiaj w stosunku do nas katami, a my ofiarami, ale też nie należy być katem dla kogoś innego i nie generować emocji w stosunku do tego innego. I nieważne, że to jest inny kierowca, że to jest budowlaniec, który źle nam tam jakieś płytki położył, czy złodziejaszek, który gdzieś tam nam coś zabrał, jakiś telefon, czy jakąś inną drobną rzecz, czy skrzywdził, czy ktoś pomówił. My mamy ewentualnie zakomunikować, bez emocji zakomunikować, wypuścić wdzięczność, uszanowanie, akceptację, pokochać jak samego siebie i w tym momencie to zjawisko znika, jest jakby uzdrowione i już więcej nie wróci. Tak jak w moim przypadku, gdy ja pokochałem tego śmieciarza, który wyrzucał te śmieci ciągle do lasu, im bardziej się denerwowałem, tym więcej tych śmieci było i potem jeszcze bardziej się denerwowałem i jeszcze bardziej zauważyłem, że doszedłem już do takiego stanu, gdzie z igły zrobiły się widły i ogromny dyskomfort, tak? Ogromne deficyty w życiu, a to tylko wszystko zależało od tego, że ja kogoś nie akceptowałem, wręcz nim pogardzałem. Ale wiedząc, że ten śmieciarz to jest moja własna emanacja, to jest moje własne lustrzane odbicie, to żeby wyjść z tego splątania śmieciarz jako kat, a ja jako ofiara zbierająca te śmieci, to potrzebowałem spojrzeć w oczy tego śmieciarza. No nie udało mi się spojrzeć w jego oczy, ale po prostu go sobie wyobrazić i pokochać go i zaakceptować. I idąc następnym razem do lasu, okazało się, że tych śmieci jest mniej. I mniej, i mniej. Potem idąc, znów się innego razu pojawiły się te śmieci, to ja dziś wiem, że dla mnie jest to egzamin, to jest test. Gdy jest już wszystko dobrze, dobrze idzie i nagle znów się pojawia nieprzyjemne zjawisko, to jest test, gdzie moja wyższa świadomość przygotowała dla mnie linię życia o jeszcze lepszych parametrach. Jeśli ja zdam ten test,
czyli znów pojawiły się śmieci, a ja go znów pokocham, zaakceptuję, uśmiechnę się do niego, przeskakuję na tą linię życia, gdzie ja mam więcej radości, więcej szacunku, więcej samorealizacji. Natomiast jeśli ja nie zdam tego egzaminu, to albo pozostaję na tej samej linii życia, albo jeśli wygeneruję z siebie emocje złości, nienawiści, czyli zasnę, zapomnę się, to jest dla mnie przygotowana niższa linia życia, na którą ja przeskoczę i będzie wtedy jeszcze więcej śmieci, jeszcze więcej innych nieprzyjemnych zdarzeń, czyli zdarzeń związanych z deficytem, z jakimś tam brakiem. Więc to wszystko to jest taka fizyka, gdzie my jesteśmy świadomością zanurzoną w polu energii, ubraną w ciało fizyczne. To ciało doświadcza kreacji naszych uświadomionych lub nieuświadomionych kreacji. Nieświadome kreacje płyną z umysłu. Gdy my widzimy wszystko w oddzieleniu, z kimś walczymy, przed czymś uciekamy i nie widzimy wszystkiego jako całość, jako jedno. Tylko w rywalizacji, w walce, w chęci kontroli. Ale jest jeszcze druga przestrzeń. Przestrzeń, gdzie my możemy postrzegać wszystko jako emanację samego siebie. Wszystko, wszystkim być wdzięcznym, akceptować, pokochać bezwarunkowo, szanować i radować się nawet z tego, co jest, czyli ucieszyć się z tak zwanego swojego nieszczęścia. Jeśli tu i teraz przyjdzie nam jakieś zdarzenie, które umysł oceniłby jako nieszczęśliwe, jest na tej linii życia. Jeśli ono przyszło na tej linii życia, to znaczy, że tu zostało zasiane, a tutaj po czasie przychodzą plony tego wcześniejszego zasiewu. Natomiast jak ja przyjmę te plony, czyli jestem odpowiedzialny, przyjmuję te plony i ucieszę się, tak? To jest nielogiczne ucieszyć się ze swojego nieszczęścia, ale jeśli ja się ucieszę, a można na logikę sobie wytłumaczyć, że warto ucieszyć się, dlatego że zapłatą radości przyjęcia tych plonów tu i teraz jest ta linia życia o dużo lepszych parametrach, gdzie jest więcej radości, więcej dostatku wszystkiego, więcej zdrowia, więcej energii materialnej, więcej szacunku od ludzi, więcej samorealizacji, więcej radości na wszystkich poziomach. To jest logicznym ucieszyć się ze swojego nieszczęścia. Natomiast jeśli zasiałem ziarno, gorzkie ziarno, przychodzi gorzki plon i ja się nie mówię, to nie są moje plony, to nie jest moje, to on jest temu winien, to ona jest temu winna i walczę z kimś poprzez brak szacunku, brak akceptacji, brak wdzięczności i brak miłości, to ja przeskakuję, przeskokiem indukowany, bo tracę światło. I jak się traci światło, to się przeskakuje na tą linię, która jest tutaj przygotowana. Przeskakuje się na tą linię życia, na której są opory, cierpienie, braki, brak różnych zasobów. My w każdej chwili, my ciągle przeskakujemy między tymi liniami życia. Przeskakujemy, zyskując światło, wchodząc w światło, czyli w akceptację, uszanowanie, wdzięczność, bezwarunkową miłość, radość, błogość, cieszenie się i szanowanie i swojej wyższej jaźni i Matki Ziemi, poprzez radość my przeskakujemy na tą linię życia. My tego nie widzimy tak wprost. To się tak odbywa, że umysł, my dopiero po pewnym czasie, po parametrach jakościowych widzimy, że to życie jest lżejsze, albo jest cięższe, tak, po pewnym czasie, ale my z każdą radością, z każdym uśmiechem, z każdą wdzięcznością, z każdym uszanowaniem, z każdym pokochaniem innych jak samego siebie, my przeskakujemy na taką linię życia. Z każdą złością, żalem, pretensją, nienawiścią, smutkiem, my przeskakujemy na tą linię życia. Tak? Jesteśmy kreatorami swojej rzeczywistości. Czy chcecie, czy nie, będąc tutaj w tych ciałach, wasze intencje się materializują. I teraz chodzi o to, żeby wyjść z tej przestrzeni, gdzie kreuje się rzeczywistość, która jest gorzka i jest związana zawsze z cierpieniem, zawsze z ograniczeniem, z jakimś niedostatkiem,
zacząć inaczej postrzegać tą rzeczywistość i inaczej się komunikować z tą rzeczywistością, jaka nas otacza, po to, żeby po prostu zacząć jakby smakować owoców tych słodkich, tych, które byśmy chcieli, żeby towarzyszyły nam w życiu. Więc nieświadomie kreujemy to, czego nie chcemy. Gdy to, co nie chcemy, przychodzi do naszego życia, spotyka się z naszym niezadowoleniem, jest zasilone jeszcze bardziej niezadowoleniem, to jest zasilone, czyli namnaża się jeszcze bardziej i przyjdzie znów i znów i znów i znów, aż do momentu, gdy my ucieszymy się z tego tak zwanego nieszczęścia. Ucieszenie się z tego tak zwanego nieszczęścia to jest moment kluczowy, kulminacyjny, bo po pierwsze on wynika z uświadomienia sobie, że to jest moje i tylko świadome osoby, odpowiedzialne osoby ucieszą się ze swojego nieszczęścia. Przyjmą, czyli przyjmą swoje własne plony, nawet jeśli wy nie pamiętacie, kiedy to zasialiście, bo to może tak być, że zasialiście to nawet w poprzednich życiach. Tak? W momencie, gdy my to przyjmiemy jako swoje, uszanujemy i zaakceptujemy i pokochamy tych, którzy przynieśli nam nasze własne plony. Czyli czytaj, w dzisiejszym dorosłym życiu to jest mąż albo żona. To jest rodzic, mama albo tata, teść, teściowa, pracodawca, wspólnik, szef, kierownik, sąsiad. To są wszystko ludzie, którzy przynoszą nam nasze własne plony. I w szczególności ci ludzie, którzy przynoszą nam nasze gorzkie plony, są dla nas największymi nauczycielami. I gdy oni przynoszą nam te gorzkie plony, my mamy zawsze jakościowo dwie drogi, jak się zachować. Albo pokochać ich, albo walczyć z nimi i pogardzać nimi. Walczyć. Pokochać albo walczyć. Wiedzcie, że jeśli będziemy walczyli z tym wspólnikiem, z partnerem, mężem albo żoną, teściem, teściową, rodzicem, sąsiadem, to będziemy zasilali tylko to zjawisko. Zgodnie z zasadą, że energia podąża za naszą uwagą i za naszymi wewnętrznymi stanami. Te stany wewnętrzne, to one zasilają. Jeśli im większa jest nienawiść, tym bardziej zasilamy ten proces i tym bardziej to zjawisko rośnie w naszym hologramie życia. Im bardziej czegoś nienawidzimy, tak te śmieci, im bardziej ja tego śmieciarza i tych śmieci nie zgadzałem się z tym, to mi to się namnażało. Wiedzcie, że te śmieci nie są prawdziwe. To wszystko, co się dzieje, to jest jedna wielka iluzja. Nasz system operacyjny, nasz umysł i zmysły dekodują to jako coś niby prawdziwego, ale to jest wszystko tak, że to jest jedno wielkie przedstawienie, które ciągle odgrywa się na naszych oczach i ciągle rozgrywają się na naszych oczach różne sceny, gdzie aktorami są ci różni ludzie, nasi nauczyciele w tych scenkach i motywem tych wszystkich scenek jest to, żebyśmy my w końcu pokochali tego, co dotychczas nie pokochaliśmy. Zaakceptowali to, czego dotychczas w tym ani w poprzednich życiach nie zaakceptowaliśmy. Uszanowali to, czego dotychczas nie uszanowaliśmy. I byli wdzięcznym wszystkim za wszystko. Dopóki tego nie zrobimy, to lekcje będą się powtarzały i przed tymi lekcjami, przed tą tak zwaną karmą, nie da się uciec do innego kraju, na inny kontynent, na inną planetę, pod ziemię albo w kosmos. Nie da się przed tym uciec. Po prostu coś takiego, to się nazywa, że karma wraca. Karma wraca. Tak, bierzemy udział w Truman Show. Tylko w tym Truman Show to jest tak, że my jesteśmy wszystkim. Jesteśmy i tym człowiekiem, który obserwuje tą całą inscenizację i tym Trumanem, który jest obserwowanym i tymi wszystkimi osobami, które towarzyszą temu Trumanowi w tych wszystkich inscenizacjach. My jesteśmy wszystkim i wszystkimi. I naszym zadaniem
czy zrobimy sobie za chwilę taką króciutką przerwę techniczną. Natomiast tak, ja jeszcze dokończę tą przerwę taką 3-minutową będę potrzebował. Naszym zadaniem jest pokochać wszystko, co jest w naszym hologramie. Jeśli w naszym hologramie są zwolennicy szczepionek i przeciwnicy szczepionek, mamy pokochać jednych i drugich. Nie być ani po stronie jednych walcząc z drugimi, ani też nie być z drugimi walcząc przeciwko tym pierwszym. My mamy jednych i drugich pokochać. My mamy pokochać polityków. My mamy pokochać tych masonów, iluminatów, reptilian i wszelkie zjawiska, wszystko to, co dotychczas system jakby bombarduje nas informacjami, że tych kochać, a reptilian nie kochać. Tych kochać, ludzi kochać, a masonów nie kochać, czyli iluminatów nie kochać, czy tam duchowieństwa. Każdy najlepiej z nich, jak potrafi, odgrywa swoją rolę w stosunku do nas, żebyśmy my się przebudzili. I teraz na najwyższym poziomie. Bo tu na tym poziomie, na poziomie umysłu, to my widzimy siebie jakby w tym oddzieleniu, jesteśmy my i oni, którzy stworzyli ten plan tego egzaminu, który nastał w tym życiu, i że oni nam zagrażają, bo chcą nas zaszczepić, zaczipować, gdzieś tam zresetować, zabrać wszystkie nasze majątki. Jest to pewne doświadczenie, które się pojawia w naszym hologramie życia. Jest to pewien egzamin i ten egzamin zdadzą tylko ci, którzy pokochają bezwarunkowo wszystko, a w szczególności tych, co są nie do pokochania. Nie do pokochania dla większości osób są ci, którzy nadużywają alkoholu, ci, którzy kradną, ci, którzy mają inne preferencje seksualne, ci, którzy robią te niecne zamiary, ci bankierzy, politycy, jakieś tam. Oni są na logikę, na tą ziemską, dualną logikę, oni są nie do pokochania. Ale my mamy być w tym świecie, tutaj, ziemskim, ale jakby z tego wyższego świata, nie ze świata umysłu, który jakby determinuje nas dualizm, tylko ze świata serca, z przestrzeni serca, ze świata światła. W tym świecie być, ale z innego świata.